Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. W kalendarzu mamy czwartek, to jest 6 dzień lutego 2020 roku, a przynajmniej w momencie, kiedy nagrywamy dla Was te audycje. Jest już wieczorowa pora, po godzinie 21, a dziś w audycji dwóch Michałów się pojawi. Ja, Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie i witam również mojego dzisiejszego gościa po raz pierwszy na antenie Tyflo Podcastu, Tyflo Radia, jako współprowadzącego audycję, bo jako słuchacz to kiedyś już mieliście okazję go usłyszeć. Michał Brajer dziś wspólnie ze mną audycję poprowadzi. Witaj, Michale. Witam serdecznie, albo lepiej można by było powiedzieć dzień dobry wieczór. Dzień dobry wieczór, bo w końcu nigdy nie wiadomo, kiedy Państwo będziecie słuchać tego nagrania. A dziś będziemy sobie jeździć metrem, prawda? Prawda. Metrem rodem z Londynu, proszę Państwa. Tak, bo warszawskie metro jeszcze jest za małe, żeby się mogło dorobić jakiegokolwiek symulatora. A metro londyńskie już się takiego symulatora dorobiło. On już ten symulator, który jest dostępny dla użytkowników niewidomych, funkcjonuje od kilku lat. Ile to? Ze 3 lata już on ma? Ze 4? Jakoś tak. Dokładnie powiem, wyszedł 21 grudnia 2016 roku, gdzie tu serdeczne podziękowania składam dla naszego redakcyjnego kolegi Patryka Mojsiewicza, dlatego że on dorzucił swoją cegiełkę do beta testów tego projektu. Tak, i dzięki temu będziemy mogli Wam go dziś zaprezentować. Będziemy mogli zaprezentować dziś aplikację TubeSim. Aplikacja nazywa się, pisze się ją właściwie, bo nazwę to już znacie, TubeSim. No i cóż, tak pokrótce właśnie można powiedzieć, że to jest symulator londyńskiego metra. To znaczy my wcielamy się w kierowcę jednego ze składów i nasze zadanie jest takie, żeby tych pasażerów szczęśliwie dowieźć z punktu A do punktu B, żeby wysadzać ich na poszczególnych przystankach, żeby odpowiednio zarządzać tym naszym podziemnym pociągiem, co jak się okazuje nie jest takie łatwe, bo w ogóle gdyby komuś się kiedykolwiek wydawało, że sterowanie jakimkolwiek pociągiem jest zadaniem prostym, to trzeba tu wyprowadzić z błędu. Sterowanie pociągiem jest naprawdę zadaniem trudnym. Ja oglądałem w swoim życiu kilka filmów instruktażowych dotyczących sterowania lokomotywą, chociażby naszą dobrze znaną z polskich składów lokomotywą EU07 i muszę powiedzieć, że byłem zawsze pod ogromnym wrażeniem kompetencji maszynistów, którzy naprawdę znali ten cały sprzęt, wiedzieli co tam, gdzie tam trzeba przycisnąć, podważyć, przełączyć, żeby to wszystko po prostu działało, bo tego jest tam naprawdę dużo i tu również w TubeSimie mamy trochę różnych rzeczy, prawda, Michale? Na jakie musimy zwracać uwagę? O, prawda, mamy, a to komunikatory, czy to się da to, na, znaczy komunikaty mamy do ogłaszania, no mamy jeszcze poziom zadowolenia pasażerów, także, że tego jest naprawdę sporo i żeby prawidłowo to wszystko przebiegło, no to trzeba nie lada naprawdę wysiłku i koncentracji. Ja tylko powiem, że miałem okazję, jeździć na maszynie EU07 trochę, bo no trochę się da, ale no powiem, autorzy jakby no niespecjalnie się przejmują dostępnością tego symulatora w pełni. No właśnie, bo mówimy o symulatorze, to jest też ważne. Mówimy o symulatorze. Jest taki polski projekt, którego zadaniem jest właśnie jak najwierniejsze odwzorowanie maszyny EU07 i też innych pokrewnych lokomotyw, chyba elektrycznych, nie wiem, czy tam są jeszcze jakieś spalinówki też, ale na pewno...
są spalinówki. Są, okej. Okay. No w każdym razie zaczęło się wszystko od EU07. Ja pamiętam, gdzieś tam miałem okazję rozmawiać z ludźmi, z autorami tego projektu na samym początku drogi, kiedy to był rok 2000, bo ja wiem, drugi, pierwszy, jeszcze na IRC-u zupełnie przypadkowo spotkałem tych ludzi, bo okazało się, że jeden z nich to jest w ogóle człowiek z mojego miasta, którzy tworzą tę maszynę. Natomiast no rzeczywiście z jej dostępnością nie jest wcale tak różowo i kolorowo, bo po prostu no, mają chłopaki inne priorytety w rozwijaniu tej aplikacji. Trochę szkoda, ale z drugiej strony, no cóż, jak widać, niewielu jest niewidomych miłośników kolei, przynajmniej od strony prowadzenia składu. No niestety powiem, aż boli, bo no fajnie się prowadzi kolej wirtualnie, ale ja też jestem człowiekiem, tak nie chwaląc się, który miał okazję poprowadzić pociąg na żywo. No to gratuluję, to tym lepiej. Dziękuję. Na tym w Gdyni, dokładnie to było w Gdyni Grabówek, jak miałem okazję przesuwać nastawnie do kolejki wciągającej wagony do naprawy. Rozumiem. Rozumiem. Okej, okay, no ale teraz już przechodząc do rzeczy, przechodząc do naszej dzisiejszej aplikacji, o której będziemy opowiadać. Cóż, każdą aplikację najpierw trzeba skądś pobrać i tak też jest i w tym przypadku. I z jakiej strony, Michale, musimy pobrać aplikację, żeby w ogóle być w stanie w nią grać, żeby być w stanie w ogóle korzystać z tego symulatora? Przepraszam, aplikację pobieramy ze strony www.ndadamyson.com. Okej, więc ja teraz już przekieruję syntezę na właściwą kartę i zaraz będziemy przynajmniej pokazywali, gdzie te aplikacje, gdzie TubeSima możemy pobrać. Proszę bardzo, już wszystko ustawiam. Dobrze, i teraz tak. ndadamson.com. Wchodzimy sobie na tę stronę. I to jest w ogóle strona rodziny, nie Adamsów, tylko Adamsonów. Tu jest kilka osób, o tym nazwisku, które mają swoje takie jakby kąciki, a my szukamy czegoś takiego. Enasoft Software. Ja może zwolnię troszeczkę syntezę, bo to może być dla niektórych zbyt szybko. No myślę, że tyle wystarczy. Dobrze. Enasoft Software. Mamy coś takiego. Enasoft Software. Wchodzimy w ten link. I tu mamy kilka różnego rodzaju programów, których jest autorem właśnie ten człowiek, do którego kącika w tym momencie się dostaliśmy. I mamy tu między innymi TubeSim, mamy ParkBoss, to jest aplikacja, którą też się bawiłem i zawsze bankrutowałem po krótszym bądź też dłuższym czasie. Mi się kiedyś udało przetrzymać park przez przynajmniej około 2 lat. A to nie, to mi zdecydowanie nie. Zawsze coś tam, jakieś niefortunne działania podejmowałem i wtedy po prostu plajtowałem. Musimy sobie odszukać teraz... musimy odszukać tego właśnie nagłówka, TubeSim. Może przejdę na górę i teraz tak po nagłówkach. I mamy TubeSim. To jest odwiedzony link, bo ja tu już byłem, więc dlatego jest odwiedzony. Enter. I właśnie, szukamy tego, bo szukamy takiego linka. On już mi się też automatycznie ustawił, bo też podświetla link, na którym już byłem. Ciekawe, dlaczego nie jest to oznaczony jako odwiedzony. No ale trudno, widocznie czasem tak bywa. Click here to download full installer.
powyżej tego jest link, jest nagłówek oznaczony jako downloads. I tu musimy sobie tego odszukać. Później klikamy sobie w click here to download full installer. No i rozpocznie nam się proces pobierania pliku. Przeglądarka zapyta, co chcemy zrobić, czy zapisać i tak dalej, i tak dalej. Instalator to tam jest około 60 kilka megabajtów. Jak kto woli, może jeszcze mieć wersję portable, ale to już według gustu. Zgadza się, poniżej mamy taki link. Click here to download portable version. I tu będziemy mieli archiwum zip. Jak dobrze pamiętam, po prostu spakowane będzie w środku gra TubeSim i będziemy mogli bez konieczności instalacji ją uruchomić. Proces instalacji jest prosty, bo tam się w zasadzie tylko next, next, next klika, finish i tyle. I teraz myślę, że już można chyba uruchamiać, Michale, grę, bo nie będziemy przedłużać, co? No można, można. Ja tylko tak powiem, że chyba jeszcze na antenie Tyflo Podcastu nie byliśmy w Londynie, prawda? Wiesz co? No chyba nie, chyba nie. To teraz zrobimy sobie tam, to... wycieczkę. Wycieczkę. Tak, do Londynu. Dobrze. TubeSim już mam w wyszukiwarce, więc proszę bardzo, wyciszam nasz dyżurny podkład, naciskam Enter. Odpalamy grę. Loading. Please wait. Gra się wczytuje. No i się wczytała. London. Czy słyszycie to, co ja? To chyba Big Ben. Tak. Buckingham Palace. Pałac Buckingham. Covent Garden, the Thames, Tamiza, and the oldest underground train system in the world. No właśnie. And you're gonna drive it. I system kolei podziemnej, słynne londyńskie metro. The London Underground is iconic. Serving 1.34 billion passengers a year, this train system runs for 400 kilometers all round London. Tu statystyki, ile pasażerów. It's simple, really. All you've got to do is learn how to drive a train. Press any key to skip this introduction. No, proste, nie? Tak, tak, proste. So, how do you drive a train? Well, as I guess you've not driven a train before, I'd suggest going to the missions and doing mission one, which is driver school. Driver school is where you go to learn all the things you need to do to drive a train. Tu nam podpowiada, co robić na początek. Complete missions and do scheduled runs to earn badges and compete against other players. You're judged on your safety and customer service scores. And don't forget to check out the online scoreboard found at ndadamson.com. So, enough of this. Let's drive a train. No, wyjaśnił, co zrobić, gdzie się najlepiej udać. Restoring game. Main menu. Missions. I teraz możemy zaczynać. Na dobry początek mamy główne menu, tak, Michale? Dokładnie tak, mamy główne menu. Ja bym proponował zacząć jakby od nowego profilu, żeby pokazać, co jest, jak gra się nam wczyta od nowa. Jeżeli Michale, nie masz tutaj jakichś dużych postępów, to rozpoczynamy od nowa. To Michale, ja ci oddaję klawiaturę, proszę bardzo, działaj. To ja pokażę pierw menu, a potem zobaczymy, co dalej. Okej. Pierwsze pole, znaczy pierwsza opcja to schedule mamy... Review, scheduled run, review current scores. O, chwileczkę. Scheduled Zacznę run. Missions. Missions. Czyli misje. Scheduled run. Scheduled run, czyli takie... I taka jazda po różnych liniach w celu zdobycia odznak. Czyli to już po prostu jest tak zwany dyżur. My już jesteśmy jakby tym maszynistą, tak go myślę, że można nazwać, i po prostu realizujemy to,
co robi maszynista tak na co dzień, tak? Przychodzi do pracy o tej tak. godzinie, zaczyna tych pasażerów wozić i my to też tu będziemy robić. Review current scores. Review current scores, czyli tutaj patrzymy nasz status przejechanych kilometrów. Ja zademonstrujemy go, co my tutaj mamy pod statusem. Pytanie, czy ja w ogóle mam cokolwiek tutaj, ale to możesz zobaczyć. Sprawdzimy. Customer service score is 0, safety score is 0, total distance is 0 kilometers. Main menu. Review czyli current scores. Nic, bo widocznie jeszcze na tej instalacji systemu nie grałem w TubeSima. Tak można powiedzieć, że masz aktualnie, jesteś nowym pracownikiem. Owszem. Review achieved badges. Review achieved badges, czyli to są zdobyte przez nas odznaki za trasy i za osiągnięcia. Review outstanding badges. Review outstanding badges, czyli to są odznaki do zdobycia, których jest od groma. Także jest co robić. Set up online score profile. Bardzo dobra opcja. Set up online score profile, czyli tutaj możemy wysyłać swoje osiągnięcia do tabeli wyników i można się wirtualnie mierzyć z innymi, no tak można ująć, maszynistami. Owszem. Time mode 24 hours. Select to change mode to 12 hours. To strefa czasowa. Tak, ale też system pracy, bo możemy pracować w systemie 24-godzinnym albo 12-godzinnym. Mhm. Start a new game. Start a new game, czyli mówi samo przez się, rozpocznij nową exit. Grę. Start a new game. I wyjście później. I exit, tak. No to my sobie zrobimy start a new game, żeby pokazać, co trzeba zrobić. Robimy Are you enter. Sure you want to start a new game? No, cancel and return. Yes, start a new game. Yes. Oczywiście, że chcę rozpocząć nową grę. Klikam Please enter. Select the gender of your driver. Female. Male. Tu female. Wybieramy płeć. Male. Male. Tak, oczywiście male. Main menu. Start a new game. I teraz już możemy rozpoczynać naszą przygodę w TubeSimie. To co teraz należy zrobić? Teraz przechodzimy do misji, bo może byśmy jakąś misję sobie pierw wykonali. No jasne. Najpierw się w ogóle trzeba nauczyć, jak tym sterować. Tak, bo na razie nie Exit. Wiemy. Missions. Missions. Wchodzimy w to. Select mission. Driver school. I mamy driver school, czyli to jest szkoła dla nowych... Kierowców, maszynistów. Kierowców, jak zwał, tak zwał. Prepare train for service. Your task. Prepare your train and drive from Harrow and Wealdstone Depot to Harrow and Wealdstone on the Bakerloo line. Time, 5 minutes. Level, easy. Opening your doors at the last stop completes your mission. I tutaj rozpoczynają nam się różne wszelakie misje do wykonania. Czy przechodzimy do jakiejś konkretnej misji, czy pokażemy szkołę? Ja myślę, że warto pokazać tę szkołę, bo i tak będzie się trzeba tego najpierw nauczyć, Michale, więc sugeruję, żebyśmy zrobili to. Dobrze, to w takim bądź razie wchodzimy Driver School. Driver School. Select a lesson. Lesson 1. Driving basics. Czyli podstawy jazdy. No to zapraszamy na lekcję. Hi and welcome to Driver School. It's my job to teach you to drive a train. Tu mamy opis. School is split into a series of lessons. To skip to the next lesson, hit the escape key. Some of your time you will spend here in our classroom, but most of your time you'll be out there on the test track. So, your train. You'll be learning to drive an electrically powered tube train.
The train has a maximum speed of 80 km per hour, is fitted with a platform detection system. 80 km na godzinę ma ten pociąg, maksymalną prędkość. Most functions can be operated using shortcut keys, although there is a menu-driven onboard computer. You've not come here to hear me talk. Chyba też komputer. Let's get out there on the test track. Przechodzimy do testu pojazdu. The driver's cab. Okay, so you're now inside your cab. The cab teraz jesteśmy w kabinie. Most of your time. However, if you want, you can change your point of view. Using the left and right arrow keys, you can change the point of view to the cab, the passenger compartment, and you can also get an external point of view. Along the track and at each of your stations, there is a viewing point. This is where your external view comes from, so you'll hear the train pass you. Be aware though, if you're in any of the views other than the cab, you may miss important alarms and alerts. Why don't you try changing the perspective? When you're ready to move on, hit escape. I tu możemy zmieniać sobie perspektywę, to znaczy uczymy się pierwszej rzeczy, tak? Że mamy różną perspektywę, z perspektywy maszynisty, kabiny maszynisty, wagonu pasażerskiego i na zewnątrz. I na zewnątrz, tak? Możemy sobie na moment posprawdzać te perspektywy, no właśnie, strzałkami lewo-prawo i odwiedzimy sobie, jak to wygląda przesłuchanie stacji, czyli widzenie sobie wszystkiego z zewnątrz. External. Ładnie nam muzyczka, tak, na stacji gra. Passenger carriage. A tak słychać już z wagonu. Driver's cab. To prawie w ogóle nie ma różnicy w tym konkretnym przypadku. Nie ma. Nie ma. Największa różnica rzeczywiście, jak się wejdzie tak z zewnątrz prościuteńko do środka. Tak. Ale robi się już różnica później, bo na razie mamy stan pasażerów wskazujący na to, że dopiero jesteśmy żółtodziobem. Czyli pasażerów zero, nikt się nie odzywa, pusty wagon, żebyśmy aby nigdy nikomu krzywdy nie zrobili. Czyli powiem tak, możemy się rozbijać ile chcemy. Tylko my na tym stracimy. Tak, to sprawdzimy teraz. Oni chyba nam kazali, żebyśmy wcisnąć escape. Sprawdzili. Escape, tak. Dobra. Bo to będzie przejście do następnej lekcji. Let's have a look at your trip computer. There are three menus or screens you can access. To move between them, use the C key. I tu się zaczyna. To move down the screens, use comma, up or period to go down. Some options on your menus can be activated. To do this, push enter. None of the options on the timetable screen can be activated. They are information only. When you're on a route, this screen will show you where you currently are, along with the times at the next set of stations. On our test track, it doesn't show an awful lot. Use C to find the timetable screen, and then comma and full stop to move up and down. When you're ready, push escape to move on. Tak, i teraz mamy komputer, i w tym komputerze to już trochę różnych rzeczy jest. Jest, to ty, Michale, pokażesz komputer? To znaczy, jak chcesz, możesz i ty pokazać komputer. Dobra, to ja pokażę komputer, a dla ciebie będzie ambitne zadanie, to jest jazda. Okej. Dobra, to ja jestem tutaj od systemów. Tak, no to proszę bardzo, działaj. Timetable view. Simulated platform. 10-2. No, proszę państwa, cóż, jesteśmy sobie na platformie emulacyjnej, tak się to mówi, emulacyjnej. Emulowanej. Emulowanej, czyli taki, można to powiedzieć, typowy znowu symulator w symulatorze. Tak. I możemy się poruszać, żeby sobie zobaczyć nasz plan jazdy, kropką i przecinkiem, co ja otóż uczynię, wcisnę na ten przecinek, żeby sprawdzić, czy aby na pewno jesteśmy na pierwszej stacji. Simulated platform. 10-2. Tak, dosłownie jesteśmy na pierwszej stacji. Wciskamy znowu, tym razem kropkę. Simulated platform. 10-18. Ja sobie tylko wyłączę u siebie syntezę. Czyli najpierw było 10-2? A potem się zrobiło nagle 10-18, tak? Ale to są po prostu jakieś numerki tych platform. Już mówimy,
to są otóż numerki, ale godzin, o których musimy zgadzać się na okej. To jest bardzo ważne. Ale o tym myślę, Michale, że to później. Czy dobra. Teraz lepiej? Nie, to myślę, że tak możemy wszystko w swoim czasie. Tu na razie tylko zapoznajemy się z tym menu jakby, tak? Kropka, więc literka C to jest zmiana menu, kropka, przecinek to jest poruszanie się po tym menu. Bo to jest nasz komputer pokładowy, tak? Simulated platform. 10:34. Ten... Simulated platform. 10:50. Robimy kropkę znowu. Simulated platform. 11:06. I tu są po prostu... 11:06. Tu są po prostu kolejne godziny... to są godziny przyjazdu. Tak? Okej. Okay. Tak. Sprawdzimy następne menu, bo przecież nie będziemy siedzieć w tych emulatorach. Dokładnie. Public Address System. Public Address System. Czyli to są nasze komunikaty, które mamy ogłaszać. Tak, to jest to. I co my tu mamy? APA. APA. I teraz, właśnie, można nacisnąć Enter na tym. Bądź od komunikatorów, o tym wprawdzie będzie później, jak je używać, ale zróbmy Enter, bo o tym mówiono. This is emulated platform. This is a test track service to simulated platform. Mhm. Tak. I tu po prostu jakby te komunikaty wybieramy sobie z menu i te komunikaty generujemy dla naszych pasażerów, bo to jest ważne, żeby w odpowiednim momencie dać odpowiedni komunikat. My nie tylko zajmujemy się ruszaniem i zatrzymywaniem i otwieraniem ludziom drzwi i tam jeszcze kilkoma innymi rzeczami, ale musimy też jakby emitować w odpowiednim momencie odpowiednie komunikaty, bo to też jest ważne dla bezpieczeństwa i dla informacji naszych pasażerów. Żeby czasami nie było sytuacji, która mi się kiedyś przytrafiła, nie informowałem w ogóle pasażerów, to jak zaczynałem swoją przygodę z TubeSimem. No i tak się stało, że nie wiedziałem, jak wypuszczać i po prostu wszystkich pasażerów wypuściłem na tory metra. Oj, to bardzo nieładnie się zachowałeś. No niestety, więc proszę was, że tak powiem, nie naśladujcie mojego przykładu. Dbajcie o pasażerów. Dbajcie o pasażerów, dosłownie. Bo jakby tu były kary albo coś, no to podejrzewam, że... No są kary, dostajemy kary w naszym systemie punktowym. Tak, i dlatego powiem, wtedy ucierpiałem bardzo mocno na tym. Dobrze, to może pokażmy jeszcze kilka jakichś komunikatorów. Komunikatów właściwie. O, sorry. Ready to depart. This train is ready to depart. I tak dalej, możemy tu jeszcze coś na przykład. Pociąg gotowy do odjazdu, jeszcze jeden. Closing doors. Closing doors. Please stand clear of the doors. Mhm. Okej. Okay. Myślę, że przejdziemy do następnego menu. Owszem. Czy jeszcze jeden komunikat? Nie, myślę, że wystarczy. Service terminates here. Ewentualnie. Czwórkę zobaczymy, bo to chyba służy do ogłoszenia, że koniec jazdy. Że koniec jazdy, mm-hmm. Tak. Że dojeżdżamy do pętli jakby, do tak zwanego depa. Train status view. I tu sobie oglądamy status naszego pociągu. Czyli wszelkie informacje takie, tak? To zobaczymy, co my tu mamy w ogóle. And doors closed. O, drzwi. No, damy na nich Enter. Open and close the doors. You can use left shift and right shift to open the left and right hand doors, respectively. Remember to make an announcement before closing your doors. I teraz wpuściliśmy ludzi. Tak, literką A sprawdzamy, ilu ludzi mamy na swojej... na pokładzie. Na pokładzie, w swojej kabinie. I teraz możemy zamknąć shiftem, tak? Tak. Zdaje się, że lewym. Lewym. Open and close the doors. You can use left shift and right shift to open the left and right hand doors, respectively. Remember to make an announcement before closing your doors to warn your passengers. Announcement key 3 is the option to do this. You can only open the doors when you're in a stop zone of a platform. More about that later. You also need to make sure you open the correct side, because opening the wrong side is a
safety violation. No tak, czyli musimy otwierać tylko drzwi z właściwej strony. Więc co, może pokażmy jeszcze coś z tego menu? Right-hand doors closed. Rear lights off. Tu mamy światła. Zapalamy je? Możemy. Rear lights on. The rear lights are a set of red lights at the end of your train. They are used to ensure that trains don't run into the back of you. These lights should be on at all times. Czyli to są światła z tyłu pociągu. I tak dalej, i tak dalej. I tego jest tu naprawdę sporo. Tego tu jest naprawdę sporo. Więc ja proponuję, żebyśmy teraz anulowali to, w sensie escape. I zobaczymy, co nam się podzieje. Tak. PA announcement page gives you access to the public address system. Aha! Comma and full stop to go up and down the available announcement. Czyli to mamy... If you want to make the announcement, push enter. Czyli to mamy informację o tym drugim menu, które już pokazaliśmy. Or the number pad, the APA automatic. To przełączymy to? Tak. If the train status screen. You can use the train status screen to turn off and on various train systems. Owszem. Each option on the screen also there are a couple of other useful keys. A tells you how many passengers are on board. To już też mówiliśmy o tym. Z will tell you how many passengers are waiting to get on. And S gives you an overview of the train status. Give these three a try. Push okay. Escape to move on. Czyli możemy sprawdzić Z-ką, ile pasażerów czeka na wejście do pociągu. Zero. Zero. A S to jest status pociągu. Status. Left-hand doors closed. Right-hand doors closed. Rear lights on. Headlights off. Destination light off. Mode off. Ventilation off. Passenger lights off. Passenger heating off. Speed zero. Air pressure zero. Carriage temperature minus 58. Zimno. Trochę zimno. Trochę zimno. Jak państwo byliście na Syberii, no to właśnie mamy podobnie tak, teraz. Tak, a to Londyn tylko. Tak, więc żeby było ciepło, to robimy to literką P, czyli podgrzewamy nasz pociąg. Tak jest, pressure, zdaje się. Passenger heating on. A, passenger heating. On, okay. When you are underground, and off, when you are above ground. Your passengers will not enjoy getting too hot or too cold. The ideal temperature is between 20 and 22 degrees. If the temperature gets less than 10 or higher than 27 degrees, an alarm will sound. The shortcut key is P. Czyli check tak. The current temperature, it's the T key. Jeżeli chodzi o pasażerów, to jeżeli mamy pasażerów i jesteśmy pod ziemią, to trzeba to włączyć. Jeżeli jesteśmy na powierzchni, to trzeba to wyłączyć. Temperaturę sprawdzamy literką T, a ogrzewanie włączamy literą P. Sprawdzimy, czy nam się chociaż trochę ugrzało. Minus 57. Trochę. Dobrze trochę. Powiedziałeś. Trochę. To polecam jeszcze włączyć wentylację, bo to jest ważne literką V. Ventilation on. Ventilation system is needed when you are underground. It is not needed when you are above ground and you can hear those birds singing as you can breathe that lovely clean London air. The shortcut key is V. Czyli kiedy jesteśmy pod ziemią, to też ta wentylacja, tak? Też, bo to umożliwia wtedy lepszy komfort pasażerów, lepsze lepsze ogrzewanie wtedy. I świeże powietrze też zresztą. Świeże powietrze przede wszystkim. Bo na zewnątrz, no to wiadomo, powietrze mamy, a w tych kanałach podziemnych to tak może niekoniecznie. No niekoniecznie można by było spowodować no dla pasażerów coś niemiłego, więc lepiej tego nie robić. Aha. Więc zapraszam dalej, czyli klikamy Escape. Escape, tak. Right, let's get this train moving. First, put the train into in-service mode. Use the M key. No dobrze, to ja teraz ruszam. Turn on the motors, you need to hold the dead man switch. This must be held whenever you are moving. If you let it go for longer than 5 seconds, then the emergency brakes will be applied and will not be disengaged until you have come to a complete stop. The dead man switch is held using the tab. For those with dexterity issues, you find sticky keys useful. F12 can be used as an alternative. Hit it once to engage the dead man switch. Hit it again to turn it off. I tu mamy tak zwany czuwak. The dead man switch. You can
not engage the deadman switch if your doors are already open. Tu mamy tak zwany czuwak. Before you can engage the deadman switch. So, grab the deadman switch now, tab or F12. The next control you need to know is the throttle control. Throttle control controls your speed. Each tap of up to increase speed or down to decrease speed will change your speed by a certain amount. Going back to the mode information from earlier, if you're in shunt mode, each change is 1 kilometer per hour. If you're in normal service mode, then it's 5 kilometers per hour. Try getting the speed up to 30 kilometers an hour. Hit escape when you're happy with your speed. Że? Oho. Okej, okay. A jak sprawdzamy prędkość za pomocą? Prędkość sprawdzamy za pomocą klawisza F1, jaką jedzie... Zero. This is the speed in kilometers per hour. A dlaczego? A shortcut key to hit... Bo nie mamy powietrza, musimy je wtłoczyć za pomocą literki B. B, okej. Okay. Air pressure is used to open and close your doors, as well as in the braking system. A tak, kompresor. A small amount is used by the ventilation system. Air pressure must always be above 25%. To increase the air pressure, use the air compressor. Shortcut key B. B. No właśnie. No to dobrze, to... F4 sprawdzamy stan powietrza, ile mamy. F4 tells you the current air pressure. 99. No dobrze. A F2 sprawdzamy, czy nam ktoś czasami limitu nie przyłożył prędkości. 50. F2 tells you the current speed limit. A mam do 30, więc chyba teraz jeszcze muszę nacisnąć ten M. Nie czasami do 50? 50? A może? Mode shunt. Mode in service. O, in service. Czyli to jest ten najszybszy tryb, bo jak wiemy mamy mode shunt, to jest ten taki wolniejszy, czyli za pomocą, czyli wciskamy bardzo powoli, zwiększamy prędkość. Aha. Zero. This is the speed in kilometers per hour. Shortcut key to hear this information is F1. 21. Due to depart next station at 30. This is the speed in kilometers per 30. Hour. A shortcut key Dobra. To hear this information to możesz się F1. Jeszcze rozpędzić. 30, 6, 40. This is the 45. Speed. 45. This is the speed. 5. This is the jeszcze speed. Jeszcze raz, spoko. In kilometers per 40. 50. 9. I dość. This is 50. Stop. This is the speed in kilometers per hour. Jesteśmy. A shortcut key to hear this information is F1. No i tak sobie mogę, i tak sobie mogę jechać, bo on mi tu chyba nie kazał do niczego konkretnego dojechać. Sprawdźmy pod F3, ile mamy odległości do stacji. Sprawdźmy to. For F3 tells you the distance to the next station. No to chyba. To chyba na razie tyle. I tak sobie mogę jechać. No to tu możemy sobie na to pozwolić, wciskaj spację, czyli koniec tej jazdy. Okej. Okay. 49. 20. 0. Hamujemy. Hamujemy. Tak. No. I też z tymi hamulcami trzeba ostrożnie, bo jak dobrze pamiętam, jak w to grałem, to też nie zalecane jest jakoś hamowanie bardzo mocne, prawda? O, prawda, bo jak tak pisano, to mogą się wydarzyć niezłe rzeczy, czyli na przykład jakiś pasażer może na siebie kawę wylać albo coś. Tak, najbezpieczniej jest po prostu troszkę zwolnić, a potem dopiero dać po hamulcach. Okej, okay, no to... A to co? Pokażemy tutaj trochę przekroczenie przepisów. Możemy. Jak się zachowuje nasza syrena. Czyli co, rozpędzamy się? Tak, bo tu nam nie poleci po statucie. I zobaczymy, co się stanie. Five. To uwaga! To jedziemy. 20. To taka ciekawostka. Co się stanie? 31. Nie próbujcie tego 52. W domu. Oj nie. 73. 80. Czy tu się to uda? W ogóle? Chyba raczej nie, ale zobaczmy odległości. 8,730. F3 tells you the distance to the next station in meters.
Za takie wykroczenie już by nam nieźle dali po punktach. Statusie. Tak, ale to jest bardzo ciekawy efekt, kiedy się w ogóle rozbijamy, tak? Kiedy dochodzi do czegoś takiego, tam jest bardzo ciekawy efekt dźwiękowy, no ale tego chyba teraz nie dane nam będzie sprawdzić. A zobaczmy teraz, co się dzieje, kiedy puścimy czuwak. O, to się dzieje, kiedy puścimy czuwak, kiedy po prostu wtedy mamy kolejną syrenę alarmową, no i cóż, i pociąg nam się zatrzymuje. Tak to działa. Zatrzymuje. Pamiętajcie o tym, że jeżeli chcecie zablokować sobie czuwak, bo na przykład macie jakieś problemy motoryczne i nie bardzo wam pasuje, żeby trzymać ten klawisz tab cały czas, to po prostu naciskacie klawisz F12. Jeżeli nie macie właśnie tego dodatku do kopiowania w NVDA, to będzie działać. Okej, okay, to jest Kate. Ja powiem, parts że ten... on the track have a speed limit. Use your up and down arrow keys to find the speed limit for this part of the track. You will hear an alarm like this if you are breaking the speed limit. Push escape when you've worked the speed limit out. Tak, czyli tu możemy sobie właśnie te limity prędkości, to już znamy. There's also a much easier way of finding out the speed limit. Just hit F2. To slow down your train, you can use the throttle control and set it to zero by pushing your down key. If you want a more abrupt stop, the brakes can be applied. Use the space bar. Czyli be careful not to strzałka w dół to brakes. Zwalnianie, spacja to hamulce, przypomnijmy. Try stopping now using the throttle and brakes. No push to escape once mamy you're to happy już and can move on. Sprawdzone, więc dalej. Let's talk about how you get information. We've already found the S key, which tells you about the state of the various vehicle systems, but there's also a series of function keys that can be used to tell you about the outside world. Try pushing F1 through to F11. We already know that F12 is the dead man switch lock. See what they do. As you push your button, I'll explain what happens. When you're happy and ready to move on, push escape. No tak, i mamy klawisze od F1 do F11, różnego rodzaju informacje. Ja nie wiem, czy jest sens pokazywać to wszystko, czy ty, Michale, pamiętasz te najważniejsze, które warto omówić. Które warto omówić, to jedziemy od F1, to F1 to jest sprawdzenie naszej bieżącej prędkości, F2 to jest sprawdzenie, czy ktoś nam czasami nie dał limitu, F3 patrzymy odległość do danej stacji, F4 sprawdzamy stan powietrza, to akurat możemy sobie sprawdzić. 43 F4 tells you the current air pressure. No, mamy trochę słabo, ale to nic. F5 to jest czas, który mamy, a F6 to jest czas dojazdu na następny peron. Czyli teraz mamy godzinę. 10:25:36 F5 tells you the current time. There are settings in the main menu to switch between 24 and 12 hour formats. The time is reported as hours, minutes and seconds. Therefore, 1, 2, 3 would be 2 minutes past 1 and 3 seconds. O, właśnie, ważna rzecz, bo my tutaj możemy pracować w trybie 24-godzinnym bądź w 12-godzinnym. Owszem, i to sobie ustawiamy w głównym menu tego programu, w głównym menu TubeSima. F6, czyli to jest czas, na który mamy dojechać na peron i mamy dwa najważniejsze klawisze, znaczy teraz dochodzimy do typowo naprawdę klawiszy, bez których się nie da, czyli F7, czyli to jest klawisz, gdzie no odechciało nam się pracy, odechciało nam się jazdy i po prostu wciskamy F7 i zobaczę, czy to się uda tu zademonstrować. Tango Sierra 523 to control. Request for relief. Over. 523 acknowledged. A relief crew will be standing by at your next scheduled stop. Over. F7 is used to radio the control room and ask for a relief driver. This is how you would end a route early. Czyli wcześniej po prostu kończymy naszą trasę. No,
Nie wiem, czy państwu to polecać, czy lepiej zostawić do własnej... do własnego rozważenia. W każdym razie to nie jest tak, że nie możemy sobie po prostu zatrzymać tego pociągu na dowolnej stacji i wypuścić pasażerów. Nie, dobra, to już jakby nam się nie chce. No nie, tak nie można. No niestety EW8 to jest przycisk, który służy do, który służy do skomunikowania się z naszą kontrolą, z naszą centralą, czy możemy wyjechać, czy czekamy. No to spróbuj może wcisnąć. Skomunikujemy się. Halo, centrala, halo. Tango Sierra 523, ready to depart, over. 523, clear to depart, over. F8 asks permission to depart a depot or a station. You should not depart, pull away, until you have received clearance. Czyli przed każdym ruszeniem z jakiejkolwiek stacji musimy nacisnąć F8, czy z pętli. Nie możemy ruszyć sobie, no tak, bo chcemy. Będzie fajnie. Oj nie, bo dostaniemy po statusie, po punktach. 523, acknowledged. F9 is used to acknowledge a message from the control room. Czyli do potwierdzenia. Tak, że się zgadzamy z informacją. F10 to jest nasz status, czyli pokażemy, wciskamy F10. Customer service score is 29, safety score is 72. F10 tells you your current safety and customer service scores. At the start of a run, your safety score is 100%. Each time you make a safety violation, your safety score drops. Your customer service score starts at 50%. Doing the right things and keeping your customer happy will increase your score. Doing the wrong things, like making the announcements at the wrong time, overusing braking, will cause your customer service score to drop. Czyli tu zostało też przy okazji powiedziane, za co możemy dostać punkty, a za co możemy je stracić. Dokładnie tak. I lepiej powiem, gdy jeszcze raz przestrzegę, nie róbcie tego, co my teraz, bo dostaliśmy już nieźle po punktach, ale tu sobie na to mogliśmy pozwolić. Dokładnie. F11 to ja muszę wcisnąć, bo u ciebie to nie zadziała. F11 is available when there is a signal ahead. A signal alert sounds like this. When this alert is sounding, it means somewhere ahead there is a red stop signal. F11 tells you how far to the red signal and an estimate of how long in seconds before that signal goes clear. Czyli tu mamy po prostu jakiś sygnał, na który na przykład musimy się zatrzymać. I mamy informację, ile mamy do tego miejsca, gdzie jest ten sygnał i ile czasu on będzie nam się świecił. Bo też nie tylko okazuje się, na drogach mamy czerwone światła, także i w kolei podziemnej mamy czerwone światła. Z jakiegoś powodu mogą one nam się palić i wtedy jechać nie możemy. Nie można. No F12 to już mówiliśmy. To już sprawdzaliśmy. To jest czuwak stały. Tak. No to co? Escape. Escape. There are two final keys you can use. Try hitting the equals key. See if you can tell me what it does. Push escape to move on. Jakie to klawisze? Klawisz równa się to jest klakson. To jest sygnał ten. No. A. Jakoś. Czekaj. O, jeszcze spróbuj. A, spróbuj z shiftem. Close the doors. You can use left shift nie. And right shift to open the left and right hand doors. To zobaczymy w trakcie, remember bo coś tu nam before closing your doors to equal. Equal to równa się. Dokładnie. Equal to równa się, więc powinno. Powinno to działać. Zatrąbić. A z jakiegoś powodu nie działa. Trudno. No, okej. Okay. Trudno. Mówi się trudno i jedzie i naciska się, dalej. Się escape. The final key in this lesson tak. Is the escape key in itself. This doesn't work in the driver school, but when you're driving a route, push it to pause the game. This will present you with a pauza. Menu so you can escape review the last pauza. 10 messages you've received.
As the train is not moving and the timers are not running, it gives you chance to look through any messages you may have missed. Push escape to unpause. Push escape now to move on to the next lesson, or use any of the keys you've been taught about in this lesson to practice. Okay. Select a lesson. Lesson 2. Stopping at a station. I teraz już tak naprawdę zabieramy się za jazdę. No, to bierzemy drugą lekcję, tak? Myślę, że tak. Myślę, że teraz możemy wziąć drugą lekcję, żeby już w ogóle popróbować. Nie wiem, czy będziemy przechodzić całą tę szkołę. Ja myślę, że teraz możemy pokazać drugą lekcję, a potem już pokazać jakąś misję. To tobie, Michale, już wtedy przekażę klawisze, bo ty masz większe doświadczenie w tym. Ja dawno w to nie grałem, więc myślę, że to będzie dobra opcja, żebyś to ty prowadził. Dobra. To powiem, żeby było, jak to się mówi, w podziale, to ja przejadę się do na przykład jednej stacji czy drugiej, a ty potem do następnej. Okej, okay, widzę, że bardzo chcesz, żebyśmy ten pociąg rozbili. Dobrze. Jak się uda, bo powiem Michałowi, się udało mi ani razu. A to mi to nie jeden raz. Sprawdzimy, dobrze. Bierzemy się za lekcję drugą. Well done. Let's try stopping at a station. Right, you're on the test track again, 1,000 meters from a station. A couple of things to know here. Once you get within 300 meters of a platform, your platform detection system will kick in and you will be alerted that a platform is tak, tu mamy informacje na temat tego, co nam się dzieje, że musimy 10 metrów przed odpowiednią linią się zatrzymać. Where the platform is. Be careful to open the correct doors. The lemmings that ride your train aren't clever enough to know the difference between a live train track and a platform. Once you're in a stop zone, you can release the dead man switch and then use the left or right shift key to open the appropriate doors. Let's give it a try. Okay, więc teraz musimy najpierw tak uzbroić ten nasz pociąg. Czyli pasażerowie nam chyba wchodzą, ale czy my mamy otwarte drzwi? Czy to znaczy, że... Chyba jeszcze 19, nie. 8. Czyli musimy otworzyć drzwi. No, musimy otworzyć. Więc tak? Otwieramy tym razem lewe. O, słyszymy, że wchodzą. Tak. Wchodzą i wchodzą. Zero. O, zero, czyli można na razie nie zamykać drzwi, bo musimy wszystko poogłaszać. Tak jest. Więc co my teraz powinniśmy tak naprawdę zrobić? Teraz musimy powłączać wszystkie nasze oprzyrządowania, czyli najpierw zaczniemy od świateł, czyli najpierw D. Destination light on. Tak, literka D. Destination. Rear lights on. L. Passenger lights on. I V. 20. Literką T sprawdzamy temperaturę. To jest tak ku przypomnieniu. Na szczęście mamy 20. Ventilation ale... on. 96. Dobra. I teraz ogłaszamy komunikat, że no, że po prostu jesteśmy na takiej, a takiej stacji. This is a simulated platform. This is a test track. Service to simulated platform. To, że to jest tutorial, czas nas nie obowiązuje, więc naciskamy trójkę, żeby poinformować, że drzwi się zamykają. Please stand clear of the doors. I teraz ja naciskam lewy shift, żeby zamknąć lewe drzwi, które są otwarte. Teraz możemy zobaczyć, co jest w kabinie pasażerskiej. Czy to będzie jakoś inaczej słychać? Tak sobie myślę. External passenger carriage. O! O! A jednak! I jak widać, się troszeczkę zmieniło.
driver's cab. Dobrze. Podamy komunikat, że jesteśmy gotowi do odjazdu. This train is ready to depart. I teraz powinniśmy nacisnąć F8, zdaje się, tak? Tak, F8 dosłownie. Pytamy się, halo kontrola. Tango Sierra 523, ready to depart, over. 523, clear to depart, over. I F9. F523, acknowledged. No i co? Tap. I startujemy. I jedziemy. Due to depart next station at 10:04. 10. 12. 15. 17. 20. 25. To się rozpędzamy, ale sprawdzamy. 929. Można. A ile mamy prędkości? 25. 30. 35. 40. Ale mamy piękne dźwięki. Tak. 756. Rozkoszujemy się podróżą po Londynie. Owszem. Krótka to będzie podróż, co prawda, ale... 640. Zawsze coś. Zawsze coś. 40. 45. 530. W którym momencie najlepiej będzie zwalniać? 440. No najlepiej jak będziemy mieli sobie już tak z... no przy 300. 306. O. 300 to station. O. 45. 41. 40. 200 to station. 36. 35. O. Próbujemy się wstrzelić, bo coś 31, mi się wydaje, 30. Drodzy Państwo, że... 25. 100 to station. 21. O. 20. Chyba nie tak jednak źle prowadzę. 15. Nie wygląda, żeby było źle. 50 to station. 50, a musimy się wstrzelić w 10. Tak, i sobie na tej dziesiątce, na piątce potem. 5. I sobie tak, teraz możemy trochę tak... O! Panie, co pan na nas robi? No. I... You overshot the stop zone. Do you want to try again? Yes. No, nie wyszło tam. Nie wyszło, a prawie było. A prawie. To co, próbujemy jeszcze raz? Próbujemy jeszcze raz. Michale, Michale, spróbujesz ty zasiąść za pulpitem. Dobrze, nie ma problemu. Spróbujemy, może będę miał trochę więcej szczęścia. Na razie wpuszczamy pasażerów. Nie mamy czasem rady na nasz pociąg. Oczywiście, to jest... Staramy się wam to po prostu pokazać tak, jak to w rzeczywistości może wyglądać. No może tym razem się jakoś uda. Pasażerowie nam wchodzą. Seven. Na razie Z to jest tych, ilu mamy w środku? Tych, co mamy na peronie. Seven. No, jeszcze co? O, ale wchodzą, wchodzą. Czyżbyś zapomniał o otworzeniu drzwi? Nie. Bo oni powinni nam wejść, A gdzie sprawdzamy, ilu mamy w środku? Pod literą A. 34. Wchodzą, spokojnie. Na wszelki wypadek otwórz 30, jeszcze raz 4. I zamknij te właściwe. Mówisz? 34. Jeszcze. Sprawdźmy, bo... A jedna. Nie. Zero, jednak. Wiesz co, żeśmy zrobili? Mieliśmy zamknięte te drzwi jednak. Aha, okej. I także zamyka... Chwilę, teraz musimy, wiadomo, pogłaszać tak. Wszystko. No dobrze, to ogłaszamy na dobry początek jedynką, tak? Chyba? Jedynką, ale czy my mamy w ogóle wszystko powłączane? No, zobaczmy. Najpierw światła trzeba włączyć. Bo bez świateł to tak, proszę państwa, nie...
lepiej nie ryzykować. Dobrze, więc jaka jest kolejność tych świateł? Ja szczerze mówiąc nie pamiętam tych skrótów, więc ja bym się pewnie jakoś tam posługiwał bardziej. Timetable. Public addresses. Train status view. Tym. Left hand doors open. Right hand doors closed. O, zobacz. Left hand doors open. Mamy otwarte te drzwi. To zamykamy je, ale to za moment. Dobra. Right. Rear lights off. Na razie musimy powłączać światła. Rear lights to on. R, D. Destination light on. Tak. L, L. Passenger lights on. Dobrze. No więc teraz musimy zrobić co? Teraz musimy... Powietrze. Powietrze, czyli V? B. A, B. B. I V to też swoją drogą i... chyba, nie? V też, tak. V ventilation też, tak. On. Dobra. Poczekamy, aż się nam załaduje. Sprawdzamy ten status powietrza, znaczy tej kompresora pod F... którym? 3? F4. A, F4. F4. 99. O, o. O, dobra. Ładnie. Czyli co? Czyli teraz możemy ogłosić, że zamykamy... że zamykamy drzwi. Tak. Trójką. Please stand clear of the doors. Okej. I teraz zdaje się, że jedynka, tak? To jest ready to depart, czy... Jedynka to jest ogłoszenie, na jakiej jesteśmy stacji. To jest bardzo ważne, żeby ogłosić następną stację i obecną, czyli ogłaszamy jedynką. This is a simulated platform. This is a test track. Service to simulated platform. Dobrze. Ale okay. Teraz jeszcze musimy ogłosić jeden komunikat, jak dobrze pamiętam, tak? Tak, że jesteśmy gotowi do odjazdu, czyli dwójka. Czyli dwójka, okej. Okay. This train is ready to depart. No i teraz naciskam F8. Tango Sierra 523, ready to depart, over. 523, clear to depart, over. Dobrze. 523, acknowledged. F9. I możemy... chyba ruszać. Due to depart next station five, at 10, 4, 15, 25, 36, 46. Trochę za szybko. 56, trochę 53. Za szybko. Prosi by się nie. 50. O. Nie wiem. O. Trochę ten kierowca za bardzo na gaz przycisnął. 585. Tak. Już sprawdzam sobie F3 teraz odległość. Polecam sprawdzać F1 prędkość. Nie no, spokojnie. Co to było? 360. 320. Dobrze. To station. 43. Będziemy zwalniać, proszę Państwa. 230. 200 to station. 180. 46. 158. 142. 133. 8. Chyba trochę. 120. 5. 170. 5. Może 10. Dziesiątka. 198. No to sobie pojedziemy prędkością bardzo bezpieczną. Tak. 75. Ale to prędkością w sam raz na misję szkoleniową. Owszem. 57. Ja najzwyczajniej. Ja najzwyczajniej po prostu chcę tam dojechać. Wiesz. Tak, bo ja, że tak powiem. No cóż. Przejechałem. O! No! Muzyczka nas przywitała. Chyba po lewej stronie powinienem otworzyć te drzwi. I tylko jeszcze nacisnąć chyba jedynkę teraz, tak?
Tak, najlepiej, tak. No i wypuszczamy naszych pasażerów. Well done, you were spot on. Do you want to try again? Yes. No, i się udało. No. Jest elegancko, co prawda za drugim podejściem, ale się udało, więc nie chcę już powtarzać tego. Teraz, jeżeli ktoś miałby ochotę przejść dalej tę szkółkę, to oczywiście może, bo jak najbardziej tu jest jeszcze sporo do zabawy. Natomiast my będziemy teraz, myślę, pokazywać już jakąś konkretną misję, konkretne działania, no, kiedy będziemy tak już jechać faktycznie gdzieś, prawda? Tak, bo przecież powiem, nie będziemy siedzieć co róż w emulatorze. Dokładnie, no to no. Select a lesson. Lesson 3. No. Bringing it all together. I teraz wychodzimy stąd. Main menu. Ale może przetłumaczmy, może chociaż zróbmy jeszcze udogodnienie, czyli przetłumaczmy tytuły lekcji. Dobrze. Dla select słuchaczy. Mission. Exit. Driver school. Prepare train for service. Więc your mamy... task. Tak. Prepare your train and drive. From Harrow and Wheelstone Depot to Harrow and Wheelstone. Take train back to Depot. Driver school. To, bo to jest tak, driver school. I teraz tak, w driver school. Select a lesson. Mamy lesson lekcję. One. Driving basics. To już sobie przeszliśmy. Lesson 2. Stopping at a station. Zatrzymywanie się na stacji. Lesson 3. Trójka. Bringing it all together. Łączenie wszystkiego razem. Czyli po prostu no wszystko to, czego się nauczyliśmy, teraz trzeba by było połączyć razem. Lesson 4. Depots. Depots, czyli depot. Pętle. O, to jest bardzo ważny external moment. Events. To może powiedz kilka słów o tych pętlach. Depa charakteryzują się specjalnymi przepisami, gdyż jak wyjeżdżamy z pętli, musimy rozpędzić się minimum do 12 km na godzinę, broń Boże więcej. I też z tą samą prędkością wjeżdżamy do depa. Jak jesteśmy na pętli, możemy robić dosłownie wszystko, czyli otwierać sobie drzwi z lewej i z prawej, ile chcemy. No bo to jest jakby no, pociąg jakby świeżo co wyciągany do jazdy. I tam się wtedy nic nie dzieje, tylko po prostu musimy zachować odpowiednią prędkość, żeby nie narobić sobie problemów. Lesson 6. Lesson 5. External events. External events, czyli różne wydarzenia zewnętrzne. Lesson 6. Reviewing a run. Przegląd jazdy. Wszystkiego. Tak, czy później właśnie przeglądanie tych naszych wyników. Exit. I wyjście. To jest tyle. Main menu. I teraz tak, czy robimy którąś misję, czy już taką standardową? No, oczywiście zacząłbym od misji. No to dobrze. To... Ale weźmiemy sobie dłuższą misję, okay. Krótszej na razie select jeszcze mission. Nie. Driver school. Chyba, że wolisz krótszą na start. To znaczy, myślę, że po prostu no, pokażemy naszym słuchaczom którąś z tych misji, żeby mogli w ogóle zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Mówiliśmy o pętlach. Jest taka misja, gdzie musimy na razie wjechać do depa. Także to jest bardzo ciekawe, jak się tam wjeżdża. Prepare train for service. Your task. Prepare your train and drive from Harrow and Wheelstone Depot to Harrow and Wheelstone on the Bakerloo. Tu wyjeżdżamy. Time, 5 minutes. Level, easy. Opening your doors at the last stop completes your mission. No dobrze, musimy wyjechać z pętli Harrow-Wheelstone i podjechać na tą samą stację i tam się zatrzymać. Tak. To, no to pokażemy pętlę w praktyce? Możemy pokazać pętlę w praktyce. To proszę bardzo, Michale, to, no to bierzemy. Klawiatura jest twoja. Dobrze. I... Jeszcze raz spróbujemy, nie da się... A wreszcie zobaczyłem destination minus, lights ale nie. On. Rear lights on. Na razie, zapomniałem. Na razie musimy wszystko powłączać. I powiem wam, proszę państwa, że żeśmy zapomnieli o jednych bardzo ważnych światłach. W wersji, znaczy w treningu, czyli otóż literka H. Headlights on. Światła przednie. No tak, to trochę problematyczne by to było. Gdybyśmy tak bez tych przednich świateł jechali. Więc teraz, żeby nie robić problemów na drodze, więc dlatego muszą ventilation być... Ventilation on. 20. Okej. Okay. I teraz...
Zobaczymy sobie 10, czas. 0, 50, 5. F5, a F6 zobaczymy czas, na którym musimy wyjechać 10, z pętli. Okej, okay. 3 minuty damy. Tango Sierra 523, ready to depart. F8. Over. 523, clear to depart. Over. A możemy szybciej, nawet. F9. A możemy szybciej. 523, acknowledged. I rozpędzamy się. Ale o, na razie się nie rozpędzamy. Bo gdyż nie mamy ustawionego silnika. Silnik ustawiamy literą M. Czyli tryb. Shunt. Czyli tu się przydaje ten shunt. I ten shunt. Bo insert jest lepiej nie. 2, 3, 4, 5, 6. Shunt jest po prostu bardziej precyzyjny. 9, 10. O, to prawda. Możemy sobie teraz dojechać do minimum faktycznie tej dwunastki i właśnie sobie jedziemy dwunastką. Spokojnie, powolutku. Ale pętla ma 300 metrów. 390. O, nawet więcej. Stop. Więcej. 49 meters. O. Hamujemy stacją. Zero. I czekamy. Bo nas zatrzymało czerwone światło. Tak. F11 można sprawdzić. 1 second. 33 meters clear signal. O, i już można jechać dalej. O, nie, nie, nie. Ale tutaj się coś. Nie, 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 znaczy można, ale żeśmy zjechali z okna tego. Z okna Tube Sima i wjechało mi na Team Talka na kanał Audycja. Nie, to u ciebie. To u ciebie. To u mnie jest ok, wszystko. Chwila. O. A, już wiem. Już wiem czemu. Dobra. No, to, to proszę bardzo, przejmij. Ruszamy. Przejmij czuwak i działamy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ile nam tam jeszcze zostało tego depot? F trójką sprawdzimy sobie. 227. No chwilę to jeszcze potrwa. Jeszcze 207 metrów. To powiem. Jazda z takiego depa, no, nie należy do przyjemnych. Znaczy w kwestii, że do takich, gdzie się coś dzieje wokół. Ale nie ma co się dziwić, dopiero rozpoczynamy swój dzień. Stop signal 49 meters. O, znowu. 11. Zero. I znowu sobie możemy wcisnąć teraz, to ja wcisnę. 0 seconds. O. 36 meters. Clear signal. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I jedziemy dalej. Sprawdźmy może. 74 metry. 48. Zmniejsza się. I wtedy. Zmniejsza się. I wtedy jeszcze nie będzie stacji, tylko wyjedziemy z tego depo i będziemy mogli przyspieszyć. Tak rozumiem. Tak, będzie można troszkę przyspieszyć. Now 50. O. Harry Wheelstone. 12, 30. Due to depart next station 40. At 10, 8, 15. Dobra, wystarczy demo do 15. In service. 15, 20. Żeby było równo. No tak. 25, 371, 30. No tak, nie ma się co rozpędzać zbytnio, bo... 27, 25. Bo dojeżdżamy. 22, 19, 50. O, jakaś karetka tak gotowia. Zdaje się, że tak.
15. 200 20. To station. O. 15. No to pojedziemy sobie 15 chwilę. Najgorsze jest właśnie to wycyrklowanie, kiedy należy zwolnić i kiedy rzeczywiście opłaca się to zwolnienie. Bo fajnie się rozpędza do tych 50, załóżmy, ale potem trzeba jeszcze 100 to station. Wycyrklować odpowiednio i zmieścić się w czasie odpowiednio. 75 to station. O, to tak, ale to pokażemy oczywiście na misji już takiej. 50 to station. 50. O, chwila. 30 to station. 40. Stop signal in 390 meters. 0 5 15 to station. 0. I teraz po której można po otwierać? Prawej. Clear. Para Wheelstone. This service terminates here. Please ensure you take all your belongings with you. I otwieramy drzwi. Shift complete. Driver report generated to clipboard. Właśnie. Safe pair of hands badge for getting a perfect safety score. Mission success. I teraz jest jeszcze jedna ważna informacja. Shift complete, report generated to clipboard. Teraz powiedzmy, otwieramy sobie notatnik i wklejamy to, co w tym schowku mamy. No właśnie, i takich informacji dostarczył nam ten raport, tak? Można się z nim zapoznać, wklejając go po prostu do notatnika, chociażby. I co, Michale, teraz pokazujemy już coś większego? O, można, ale jeszcze pokażemy większą misję. Scheduled run, missions. Okay. Select mission. Drive, prepare train, take train back to Midday Victoria. Your task, prepare your train and drive from Brixton Depot to Victoria on the Victoria Line. Time, 12 minutes. Level, medium. Opening your doors at the last stop completes your mission. O właśnie, te misje są dla początkujących, dla średnio zaawansowanych, dla zaawansowanych i są misje ekspert. No dobrze. To spróbujmy. Są takie se długie. Takie długie. No my nie będziemy, nie wiadomo też jak długich tych misji uskuteczniać, bo to chodzi o to, żeby po prostu pokazać. Teraz znowu musimy przygotować pociąg, więc przypomnijmy może, co trzeba zrobić. Najpierw włączamy światła wszystkie, czyli skróty DRHL. DRHL. Destination light on. Rear lights on. Headlights on. Passenger lights on. Okej. Okay. I teraz włączamy sprężarkę B. IV. IV. Ventilation on. 20. I ustawiamy sobie tryb silnika. Shunt. No i... I najpierw jeszcze musimy poprosić o... O zgodę. Tango Sierra 523, ready to depart, over. 523, clear to depart, over. IF 9. 523, acknowledged. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12. No i okej. Zobaczmy, jak duże jest to depo. 370. Okej. Okay. Jedziemy sobie spokojnie dwunastką. Co najwyżej tu możemy mieć jakieś sygnały stopu. O, to będziemy musieli wtedy po prostu przyhamować pomalutku. Stop signal in 49 meters. No
nie da się już zwolnić bardziej, więc czekamy. Clear signal. I można jechać. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Inne pociągi się przetaczają też po tej pętli. To słychać. Słychać je. Jak sobie tak zamaszyć się jadą. I znowu stop. Tu jak rozumiem, możemy śmiało, jeżeli nie mamy pasażerów, to możemy śmiało używać spacji do hamowania. Tutaj tak, tutaj jak najbardziej jest to dozwolone. Clear signal. I jedziemy dalej. 8, 5, 0, 1, 2. O, już niewiele. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Speed limit is now 50. Leaving. Brixton depart. Due to depart next station at 10. 7. Speed limit change to 30 in 90. 9 meters. Speed limit change to 30 in 90. O, 9 meters. Właśnie mamy limit, zaraz będzie. Speed limit change to 30 in 50 meters. 40. 50. Mode in service. 50. Zwiększamy trochę. 20. 392. Speed limit is now 30. Speed limit change to 70 in 149 meters. 25. Ale za chwilę za to będzie można 70. przyspieszyć. O ile w ogóle będzie po co. To station. Speed limit change o, nie. To 70 nie in będzie 40 po co. Meters. 20. Mamy stację, ale to nic nadrobimy przy następnej. Speed limit is now 70. Bo możemy się rozpędzić aż do 70 km na godzinę. Czyli rzeczywiście ładnie. 100 to station. 19. 15. I jedziemy sobie już powolutku, żeby jednak na tą stację bezpiecznie dojechać. Tak jest. To station. 75 to station. I zaraz będziemy 40. Już puszczać pasażerów. 10. Tak, już pomalutku widać stację na horyzoncie. Tak, zaraz będzie można. Speed limit change to 20. 5 in 200 meters. 30 to station. Heating on 5. Szczęście, że jedziemy sami, bo właśnie nam zabrakło. To station. Czego nam zabrakło? Powietrza. To trzeba wcisnąć. O, dobrze, że było słychać. Tak, i teraz otwieramy lewe drzwi. Zapraszamy pasażerów. 35. 20. Jeszcze. Niech sobie wszyscy wejdą. O, i teraz chyba trzeba dać komunikat o tych drzwiach, które będziemy zamykać. To jest który? To jest trójka. Please stand clear of the doors. Tak, zamykamy drzwi. A, myśmy jeszcze jednego komunikatu nie podali. Jedynka. This is a Victoria line, service to Victoria. I dwójka. This train is ready to depart. I F8. No, i F8. Tango Sierra 523, ready to depart. Over. 523, clear to depart. Over. F9. 523, acknowledged.
Dobrze. Czy my coś jeszcze musimy? Chyba tap i jedziemy. Tap i jedziemy. No dobrze, ale jeszcze sobie sprawdzimy. Customer service score is 49. Safety score is 100. Dobrze. Spadło nam zadowolenie. Spadło. No ale trudno się mówi. Jedziemy. Clear to depart. Next station at 10:12. Speed limit changed to 25.90. O, do 20 ci chcą ograniczyć prędkość. 15, 20. Speed limit changed to 25 in 50 meters. Do 25, sorry. No to jeszcze mogę. To jeszcze o 5. 20, 25. Speed limit is now 25. Speed limit changed to 75 in 149 meters. Speed limit changed to 75 in 100 meters. A ile nam zostało w ogóle? 1260 for speed limit change to 75. To można przyspieszyć. 25. Speed limit is now 75. 31. Ale już można. 41. 52. 62. Speed limit change to 65 in 200 meters. Speed limit change to 65 69. In 100 meters. Speed limit change 62. To 65 in 60 meters. Speed limit is now 65. W sumie mógłbym... 60. 65. O. Przyspieszyć. 654. Na razie jeszcze spokojnie. Ale jak będzie... Speed limit change to 20 in 200 meters. 58. Speed limit change to 20 in 100 meters. Speed limit change to 20 in 50 meters. Speed limit is now 20. 40. Speed limit change to 35 in 149 meters. 300 to station. Speed limit change to 35 in 100 meters. Speed limit change to 35 in 50 meters. 11. Tak, ale poszło nam, no zobacz, wasz postyle. Customer service score is 50. Safety score is 97. A, jeszcze nie tak źle. 5. A czemu on w ogóle cały... Speed limit is now 35. Cały się zatrzymał. 168. Czyżbyś odkrył tu siłowe pole magnetyczne? Mam wrażenie, że niestety tak. 180. No cóż, my wam to pokazujemy, mówimy jak macie jechać bezbłędnie, ale nie zawsze to wychodzi. Nie zawsze sami to robimy. 17. Tak. 30 to station. 11. No. 5. 15 to station. 2. 0. 5. Oh. 1. 0. I jesteśmy, chyba. Jesteśmy, tak. No to otwieramy. Otwieramy drzwi prawe. I chyba jakiś komunikat by wypadało. Jedyneczka. This is a Victoria line. Service to Victoria. Change here for the Northern Line. Zobaczymy ile pasażerów. Zero. Czyli zero na peronie. No to... Czyli nikt z nami... Tango 0523, ready to depart. Over. Nikt z nami nie chce jechać. Clearance denied. Over. O, brawo, dojechałeś przed czasem. Czyli teraz muszę zrobić jeszcze... 5-3-3, acknowledged. Okej, okay, ale muszę i muszę czekać teraz. Chwila. Ale trzeba patrzeć pod F5, jaki mamy czas. 10-10-11-9. Bo zrobię pauzę na razie. Okej. Okay. Ważna jest sprawa. Jeżeli dojeżdżamy na stację, to F5 to jest aktualny czas, a F6 nasz prawidłowy czas wyjazdu z tej stacji. Możemy wyjechać nawet 30 sekund przed. Unpaused. Okej. Okay. 10, 12, 10, 11, 16. No, a, to jeszcze już mamy... pomalutku musimy się szykować. No mamy chwilę, może jacyś pasażerowie będą chcieli jednak mimo wszystko z nami jechać. Nie. A ponoć to metro to takie jest bardzo oblegane, a jakoś nikt z nami nie chce jechać. Jakoś nikogo tutaj nie widać niestety, 10, 11, ale...
Ale już... O, czas nam leci. Już możemy... Tango Sierra 523, ready to depart, over. 523, clear to depart, over. Okej. Okay. 523, acknowledged. Dobrze, więc teraz... Please stand clear of the doors. Tak. No to zamykamy. This train is ready to depart. No to co? Go! Go! Tylko... O! Nie mamy powietrza! 20. No. No, bez powietrza to tak się to nie tak da się jechać. To tak się nie da jechać, tak, więc trzeba to nabić, trzeba nabić sprężarkę i będziemy mieli i teraz? Opóźnienie. Next station at 4 London apologizes for the delay to your journey. Chyba to to było. 10. 15. Jaki my tu mamy? Opóźnienia. 15. 35. 25. Jaki mamy? Limit. Next station is Vauxhall. No i tak nic z nami nie jedzie teraz. Control to Tango Sierra 523, approaching engineering works. For the safety of engineers ahead, adhere to the posted speed limits, over. O! Czy jakieś prace? 1,535. No, mamy ponad 110 pasażerów Aha. na pokładzie. Myślałem, że nikt z nami jechać nie chciał. No dobrze. No to co? Dojedziemy do tej stacji i pokażemy, speed jak. Limit change to i przejedziemy tą misję. Czy... Meters. O! Do 10. No, zwalniam. Zwalniaj. Speed limit change to 10 in 50 meters. No, ale... 5. No cóż... 5. Jak to... 10. O. 35. Dobra. 35? Tak, 35 to jest... 1310. O, tu będzie... Prędkość, limit. 35, to... speed limit 10. Teraz masz 10. Bo po prostu się no. wyrobiłem przed tym limitem. A, no to jest sztuka. Zwolniłem przed, no tylko aż za bardzo. Właśnie, słyszymy, że tu jakieś roboty drogowe. Speed limit change to 20 in 100 meters. Dobrze. Jeszcze nie mogę, ale zaraz będę mógł przyspieszyć. 20. O. 10. 20. No. O. Nie da, 20, on podał... Speed limit change to 20 in 50 meters. Bo ja nie zdążyłem powiedzieć, że sprawdzałem temperaturę, Okej, okay, dobrze. Przepraszamy za nieścisłość. Tak, jeszcze... Robotnicy tu muszą swoje zrobić. Ja niepotrzebnie przyspieszyłem. Jak słyszycie ten taki dźwięk, jakby ktoś młotkiem czymś uderzył, to wtedy zmienia się limit prędkości. I to warto mieć na uwadze. Z zewnątrz słychać, jakby stycznik przeskoczył. Speed limit change to 40 in 50. Jeszcze musimy poczekać. Spokojnie. Żadnych gwałtownych ruchów nie wykonywać. Speed limit is now 40. I jedziemy. 30. 40. 983. Tyle nam zostało. Jakiś tam, powiedzmy, niecały kilometr. Kilometr. No, proszę państwa, ale jazdy metrem to jeszcze u nas nie było. Po raz pierwszy jeździmy tak sobie. Jeździmy metrem, owszem. O, i aktualnie słyszymy, jak tory pod nami. A, możemy mieć tutaj odcinki nowych torów i starych torów. Okej. Okay. Tam, gdzie trzeba wolniej, to są stare tory. No to tu na pewno są takie... Nie aż tak bardzo stare, ale nie za nowe. Dobrze, sprawdźmy. 405. No i tak niedługo trzeba będzie zwalniać. Mijamy się z jakimś innym pociągiem teraz. 300 to station. No, kiedyś słyszałem, spotkałem się z opinią, szkoda, że nie można z nim wjechać na czołówkę. To station. No cóż. O, ale mamy akurat 200 km na 200 do stacji. 100 to station.
Dobrze. 75 to 63, 49, 35, 30 to station, 20, 15 to station 9. Oj. O! Next station at 0, 10, o! Przejechaliśmy stację! Tak? Tak! No to co? Demonstrujemy możliwość pierwszego wykolejenia się w moim życiu. A może możemy wrócić jakoś, czy nie? Właśnie tu jest ten problem, że nie można zawrócić. To metro nie zawraca. Nie wiem, czy w ogóle metro zawraca. Chyba nie. A prawie jakby teraz te drzwi otworzyć? A sprawdź. Czekaj. Nie. Nie. My je słyszymy. Chociaż czekaj. Ventilation on. A bo może dlatego się nie da. Czekaj. Ale i tak czy tak mamy już kiepską sytuację. Customer service score is 40, but safety score is 91. Przepraszamy naszych pasażerów serdecznie. Przepraszamy. Tak. No zobaczymy, co tam ciekawego poza... A jak ruszymy, to ja sobie wyjdę na... Zobaczymy na zewnątrz, co tam ciekawego słychać. To pokażemy. Bo tu silnik, jak rozumiem, ma dwa tryby. Mode off. Off. Mode shunt. Trzy. Mode in service. In service, a? Czyli nie da się tu w żaden sposób. Niestety. Ech. Nie. Trudno. No dobrze, czyli co? To demonstrujemy wykolejenie? Demonstrujemy wykolejenie. Demonstrujemy. Przykro nam bardzo, pasażerowie, drodzy, ale będziecie... Zero. Five. Five. Będzie wam trzeba coś powiedzieć. 16. Tak. A to ja, uwaga, demonstruję wyjście z pociągu na chwilę. Okej. Okay. O! Słyszymy coś? Tak brzmi pociąg z zewnątrz. Bardzo interesujące. Słuchajcie, jak to po nas przejeżdża. Ale my sobie teraz wejdziemy do niego. Speed limit change to 10 in 100 meters. Speed limit change to 10 in 50 meters. Nieważne. Speed limit change to 45 in 149 meters. Speed limit change to 45 in 100 meters. Mam nadzieję, że uda mi się to zademonstrować. Speed limit change to 45. Ja już sobie wyobrażam minę naszych pasażerów. 45, 200 to station. I powiem szczerze, nie chciałbym jechać z takim maszynistą. To station. To station. 15 to station. You to depart next station at 10:21. Czyżby musiał być zamknięty szlaban? Nie wiem. Zobaczymy. Poczekamy. Poczekamy chwilę. Oj. Już myślałem, że ten pociąg zechce w nas wjechać, no albo właśnie, my w niego chodzi. To jakoś nie bardzo. Teraz pędzimy z zawrotną prędkością. 288 to station. To za taką prędkość to już by nam pokazano w Londynie. 100 to station. 75 to station. 50 to station. Shift complete. Driver report generated to clipboard. Mission success. Main menu. No to chyba jednak to nie było to, a szkoda, bo no nie udało nam się rozbić tego pociągu, a jest taki, jest bardzo fajny dźwięk, jak się rozbijamy. Może kiedyś, albo może to po prostu pozostawimy naszym słuchaczom do rozpracowania, jak ktoś się chce bawić w kamikadze. Boski wiatr. Boski wiatr. No to cóż... Cóż robimy? Pokazujemy kawałek linii już. Ja proponuję tak, Michale, bo ta audycja nam już trochę trwa, to myślę, że możemy jeszcze pokazać właśnie kawałek linii dla naszych słuchaczy i będziemy kończyć tak naprawdę. Central Line. I tu teraz, jak mamy Scheduled Run, to są już po prostu takie zwykłe zmiany. Jesteśmy maszynistą, jeździmy i po prostu coś tam sobie robimy. Jubilee Line. Northern Line. Tak się spytam, byłeś kiedyś, Michale, w Londynie? Nie. A, bo bym się spytał, którą byś chciał linią Piccadilly się line. Jest mi to absolutnie obojętne. Metropolitan Line, Hammersmith and no to Metropolitan pojedziemy line. Metropolitan Line, bo nie zaczynamy w depie, tylko od razu na peronie. Okej. Okay. Select start station. Aldgate.
No ja jednak lubię zaznaczyć sobie całą Select linię. Select end station. Old gate. Exit. Zademonstruję, co by było, jakbym kliknął jeszcze raz old gate, czyli dwa razy pierwszą old gate. Stację. You've selected the same start and end station. Please select another end station. Old gate. O, nie, no Exit. Cóż. Uxbridge Depot. Ale Uxbridge Depot. Select start time. 7 a.m. to 9 a.m. and 5 p.m. to 6 p.m. are considered rush hour, where distance between trains is much shorter. 12 a.m. No to pojedziemy sobie o 12 w nocy? Możemy. No to jedziemy. Enter. Mamy o tej porze Total distance i... is 33 kilometers. Estimated journey time is 1 hour 6 minutes. I tyle, proszę państwa, nasz dyżur trwa na tej linii, czyli to jest czas nie jakiś przyspieszony, bo my go sobie nie możemy przyspieszyć, tylko to jest normalny czas zegarowy. Tak, to jest czas rzeczywisty. Wszystko tu robimy w czasie rzeczywistym. To nie jest Eurofly, gdzie możemy sobie włączyć turbosprężarkę. O, nie ma, nie. Fajnie by było, jakby był jakiś przyspieszacz, ale podejrzewam, że to już by zepsuło realizm w Eurofly'u. Jeszcze może było sobie na to pozwolić. Ale zaraz. Czy, co się? Na razie u mnie jest cisza, ale chyba no. jesteśmy... Chyba musimy włączyć... Rear lights on. Wszystkie tu. Headlights światła. On. Passenger lights on. Teraz jeszcze wentylację i... Ventilation on. Sprężarkę. Ventilation. Passenger heating on. I patrzymy, ile mamy w ogóle 40. Temperatury. O, 13 stopni, to grzejemy. To grzejemy. Drzwi wypadałoby chyba otworzyć. Nie, drzwi już są otwarte. O. No. Zamknąłeś właśnie. Zamknąłem? Bez komunikatu. 48. Mamy 48. 48. Poczekaj. 48 pasażerów na pokładzie. A tu mamy 0. Okej. Okay. Na zewnątrz mamy 0, więc na szczęście wiele, ale... nic wielkiego się nie stało, ale komunikat warto dać. Ale drzwi lepiej otworzyć jednak. Okej. Okay. Nie zamykaj. No to... Otwórz je. Dobra. Otwórz je jeszcze raz. Proszę. O, Sierra. Dobra. No to teraz... Tango Sierra 523, ready to depart. Over. 523, clear to depart. Over. O, już dawno mogliśmy. Dobra. Please stand clear of the doors. Dobra. Zamykamy. Zamykaj. Proszę. I... This train is ready to depart. Ale this is old gate. This is a metropolitan line. Service to Uxbridge. Change here for the circle line. To ruszamy. No to customer service score is 47. Safety score is 100. O. No. Trochę zdenerwowaliśmy pasażerów przez te zabawy drzwiami. Nie chcę nic mówić, ale bez powietrza to tak się jechać nie da. Prawda? Dodajemy trochę powietrza 59. do naszych. A z drugiej strony. A, jeszcze tryb silnika. Shunt. Mode in service. 610. 50. Mamy limit taki, jak zawsze. Zero to depart. Next station at 04:10. 15. 20. No i podziwiamy już 25. sobie Londyn nie w misji, ale już tak. Na linii konkretnej. Na linii. Mamy godzinę. 03:15. Stop signal in 444 meters. 449. Może się z nim nie zdarzymy. Obawiam się, że i tak już nie dojedziemy na czas. 35. 40. 300 to station. Stop signal in 200 meters. 39. Clear signal. 35. O! Fajnie. To 198. To ja już będę próbował zwolnić. 35. Bo mi się czasami nie... 30. 26. 25. 25. 100 to station. 21. 20. 100 metrów, tak. 75 to station. Stop signal in 320. 4 meters. 50 to station. 30 to station. Jedziemy się pomalutku.
40. Zero. I możemy. Dobra, chyba z prawej. I możemy otwierać drzwi z prawej strony. Dobra. Jeden. This is Liverpool Street. This is a metropolitan line. Service to Uxbridge. Change here for the Central Line, Hammersmith and City Line, and Circle Line. Zero. Czyli możemy zamykać. Chwila. Tango Sierra 523, ready to depart. Over. 523, clear to depart. Over. Okej, okay, i teraz stop. Please stand clear of the doors. Dobrze, zamykamy. I teraz dopiero. Które to było od opóźnień, że pociąg będzie opóźniony? Nie pamiętam, szczerze mówiąc. Chwila, państwo pasażerowie muszą zaczekać. Timetable. Liverpool Street. Public address system. APA. Ready to depart. Closing doors. Service terminates here. Apologize for the delay. O właśnie. Piątka. Dobra. No to jak wystartujemy, to ogłosimy. Due to depart. Next station Five. At 06. 10. A mamy godzinę. 05:34. Change here for the Northern Line, Hammersmith and City Line, and Circle Line. Są czasem stacje na skrzyżowaniu linii. Transport for London apologizes for the delay to your journey. 15. 20. Będzie opóźniony. Bo 25. dziewiątka to nie jest od opóźnień. 28. 30. Piątka. 50. 31. 35. 345. 40. No, może lepiej się nie rozpędzać. To station. 36, 35. Bo już powolutku trzeba zwalniać. 30. Tak. 28. 25. 200 to station. 22. 20. To station. To jest właśnie największy problem, że cyrkulacja, wycyrklowanie tego wszystkiego, obliczenie sobie w głowie. 40, 30, mamy sobie 10. Jeszcze. Zero. Za szybko. 5. No do piątki. 15 to station. I już. Zero. Tak. I otwieramy sobie lewe drzwi. This is Newgate. This is a metropolitan line. Service to Uxbridge. Change here for the Northern Line, Hammersmith and City Line, and Circle Line. Dobra. Jak tam? 0 0 7 20 7 0 6. No, już mamy bardzo duże spóźnienie. Tango Sierra 523, ready to depart. Over. 523, clear to depart. Over. No to. Please stand clear of the doors. I zamykamy. This train is ready to depart. To, Michale, teraz ty prowadź do następnej. Dobrze, nas. Proszę bardzo. Due to depart. Next station at 084. O, powietrze. Ventilation off. Ventilation off. 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 Ventilation off. Przepraszamy Five. Pasażerów zacnych. 16. 26. 50. 29. Poko to powietrze było 29. Tak, tak. O. Oj, oj, oj. 400, 390, 40. Jest, wyłączyłem, bo nadal nam rosło powietrze, a nie malało, więc robiło nam się trochę pustynnie. 230. Dobra, czyli tak trzeba będzie już zwalniać, więc może 135. 120, 350, 25, 75, 21, 8, 6, 3, 50, 50 to station, 40, 15, 35, 30 to station.
40. 15. 8. To station. 10. 3. 2. 0. Okej. Okay. Co prawda z hamulcem, ale dojechaliśmy. Otwieramy drzwi. To co, Michale, jeszcze dojedziemy do jednej stacji, czy zademonstrujemy, jak to jest uciec sobie z pracy? Myślę, że zademonstrujmy może już, jak to jest uciec sobie z pracy. No to już demonstrujemy, czyli halo kontrola, uciekam sobie na uro. Tango Sierra 523 to control. Request for leave. Over. Mm-hmm. 523 acknowledged. A relief crew will be standing by at your next scheduled stop. Ale jeszcze over. Musimy swoje przejechać, więc pasażerów możemy zabrać. Oni teraz już sobie wchodzą. Zero. I teraz trzeba dać komunikat, który? Trójkę? Tak, ale informacja. Jak my teraz sobie damy shift, to po prostu zakończymy misję. Albo jest informacja, że next station, to ciekawe. No to ciekawe akurat. No dobrze, zamykam, no dobra, nie? Czyli ten komunikat był wprowadzający w błąd. Tak, dosłownie. Bo wydawałoby się, że on jeszcze nas tu będzie do jakiegoś następnego, że musimy jeszcze, że nie ma także od razu. Ale że musimy jeszcze jeden przystanek co najmniej przejechać, żeby ktoś nas tam zmienił w metrze. A tu jednak zmieniają. A tu się okazuje, że jednak na jest tym miejscu lepiej. I tak to wygląda. Lepiej. Michale, czyli podsumowując, Tube Sima, jak to wygląda? Co, o czym trzeba, o czym należy pamiętać? Przede wszystkim należy pamiętać o wszystkich wytycznych, żeby jeździć bez przekraczania prędkości. Musimy przede wszystkim uważać na sygnały właśnie, na sygnały, które informują nas o zmianie prędkości, żeby jej nie przekroczyć. Nie możemy przejechać w żadnym wypadku na czerwonym świetle, na tych sygnałach, które nam piszczały w czasie drogi. Mhm. I jeszcze nie możemy używać nadkomunikatywności, czyli nie możemy ogłaszać za dużo komunikatów, bo doszłoby nam do czegoś takiego, że za bycie nadgorliwym też mamy odejmowane punkty. Jeżeli ktoś nie zna tych skrótów, bo jak widzieliście, ja dawno nie grałem w Tube Sima i te skróty pozapominałem, to pamiętajcie o tym, że mamy coś takiego jak ten system menu, czyli ten nasz komputer, trzy menu, trzy ekrany. Po tych ekranach poruszamy się za pomocą kropki i przecinka i ekrany zmieniamy literą C. Mamy system komunikatów, mamy status naszego pociągu i co tam jeszcze? I chyba rozkład jazdy. I rozkład jazdy, tak, mamy ten timetable. Tak. I to jest rzecz, która się może przydać, jeżeli ktoś po prostu się gubi gdzieś tam w tych opcjach. Co prawda, no wiadomo, lepiej zapamiętać sobie skróty, dlatego że tu, jak sami widzicie, liczy się też czas. To nie jest tak, że sobie możemy jechać, kiedy tam sobie chcemy i jak sobie chcemy. To wszystko musi być skoordynowane bardzo precyzyjnie w czasie. Jak mamy odjazd o godzinie tam, powiedzmy, nie wiem, 10:50, no to musi być 10:50, a nie 10:57 albo na przykład 11:20, bo tak. No, tak jak w świecie rzeczywistym, nikt nie lubi spóźnień, nikt nie lubi tego, jak mu się pociąg spóźnia i też nikt nie lubi, jak mu pociąg przyjedzie za szybko, a on na ten pociąg się spóźni. To też jest ważne, żeby odjeżdżać też o czasie. O, to prawda i radzę nie popełniać błędów typu. Słyszymy ten dźwięk oznaczający peron po prawej stronie, to nie otwierać lewych drzwi, bo wypuścimy pasażerów na tory, a to świadczy o zgubie dla nich. Dokładnie, bo coś tam może jechać, albo na przykład może być tam wysoko, mogą sobie coś zrobić, krzywdę jakąś i tak dalej, i tak dalej.
Także na to trzeba po prostu bardzo, bardzo uważać. Ale gra jest całkiem sympatyczna, można sobie naprawdę fajnie pograć, jeżeli ktoś lubi tego typu gry. Gry. I jeszcze jedno menu zostało do pokazania, tak na szybko. Chodzi o te odznaki, ile my tutaj mamy roboty, żeby wszystko pozbierać. To ja już może tu przejdę. To pokaż. Tak, Review Achieved Badges, tak? To jest to. Tak. Review Achieved Badges. Safe Pair of Hands Badge. O, to perfect są... safety score. Safe pair of hands badge. To są zdobyte. To następna opcja. Safe pair of hands badge. Main menu. Review outstanding badges. Outstanding badges. Review outstanding badges. Bakerloo badge for visiting every station on the Bakerloo line. Tak. Central badge for visiting every station on the Central line. Victoria badge for visiting every station on the Victoria line. I Jubilee tak dalej, i tak dalej. I tu widać, że tego jest po prostu pełno. Kto chce, może sobie te wszystkie odznaki pozdobywać i przejść każdą linię. Jaka jest, Michale, najdłuższa ta linia taka, którą byśmy mogli sobie przechodzić? Ile tam by trzeba było jeździć tym metrem? Oj, ja powiem, nie wiem, ale podejrzewam, że chyba najdłuższa linia w Londynie, bo tutaj jest odzwierciedlenie wszystkiego, no tak z ponad, może tak 2 godziny albo półtorej. A stacje co kawałek? Stacje co kilometr, stacje co dwa? Co kilometr. To naprawdę nie są proste rzeczy. To się trzeba co chwilę trzeba zatrzymywać i jechać, i zatrzymywać, i jechać. To jest bardzo precyzyjne, tak naprawdę. Tak, i powiem, nie wiem jak wy, ale ja przy tym... No, trochę spędziłem czasu, ale chyba raczej monotonii nie czuć, co nie? Myślę, że nie. Myślę, że monotonii to tu nie ma, tym bardziej, że nie pozwoli nam ta gra się nudzić, bo w Eurofly'u na przykład to można było sobie, nie wiem, iść na przykład kawę zaparzyć, coś tam zrobić, coś tego, bo zresztą no piloci tak mają, że oni sobie tam mogą wypić coś jeszcze w międzyczasie, zjeść i tak naprawdę muszą się skupiać tylko w momencie startu i lądowania samolotu. A w przypadku metra to po prostu nie dość, że start i stop to są czynności bardzo ważne, to tu mamy jeszcze kwestię obsługi w trakcie jazdy, bo nam się pojawia jakieś wydarzenie, jakieś światło, sygnał stopu, inne rzeczy tego typu. No i jest co robić, mimo tego, że to tak się może wydawać, że to jest dość monotonne, bo tu przyspieszamy, zwalniamy i tak dalej, ale nauczyć się tego wszystkiego i precyzyjnie rzeczywiście wykonywać te wszystkie polecenia i obsługiwać to metro, no, to takie łatwe nie jest. Nie jest, ja powiem, raz mi się zdarzyło, może trzymajcie kciuki, żebym jeszcze raz to powtórzył, miałem na początku przez pół drogi, udało mi się zrobić 100% custom service, miałem 100 na 100, ale custom service przy końcu linii obniżył mi się na 99, ale ten pierwszy, nie ten drugi na szczęście, więc nie zdobyłem odznaki za pełen custom. No ale może kiedyś jeszcze ci się uda. W każdym razie gra Tube Sim, dziś opowiadaliśmy o niej na antenie Tyflo Podcastu wspólnie z Michałem Brajerem. Pokazywaliśmy tę grę i teraz może jeszcze od razu pokażemy, jak z gry wyjść. Tu mamy jeszcze Setup Online Score Time Mode Start New Game Exit i Exit. I mamy exit, i my też robimy exit, i będziemy się żegnać. Dziękuję ci bardzo, Michale, za udział w audycji. I ja również dziękuję, i dziękuję państwu za uwagę, i do usłyszenia w następnych audycjach. Również dziękuję za uwagę, Michał Dziwisz, kłaniam się, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.